Eksperyment 178E6. Procedura. Dwaj testerzy klasy D zostają umieszczeni w zabezpieczonej komorze, w której znajdować się będzie SCP-178. Sala testowa będzie obserwowana przez kuloodporną szybę z sąsiedniego pokoju, przez urządzenia nagrywające audio-wideo, kamery rejestrujące podczerwień, detektory pola elektromagnetycznego i detektory ruchu. Testerzy będą posiadać ogólną wiedzę na temat właściwości SCP-178. Jeden z testerów, tester pierwszy, zostaje poinstruowany do założenia SCP-178 i przekazania drugiemu testerowi, tester drugi, położenia i wyglądu któregokolwiek bytu, jeśli jakiś zobaczy. Wtedy tester drugi spróbuje nawiązać z danym bytem kontakt. Tester pierwszy otrzyma wyraźny zakaz odzywania się lub próbowania innego rodzaju kontaktu z bytami niezależnie od okoliczności. Aby to zapewnić, tester pierwszy zostaje poinformowany, że wszelkie próby nawiązania kontaktu z bytami będą skutkować terminacją. Wyniki. Tester pierwszy D83616, mężczyzna, 44 lata, brak dostrzegalnych zaburzeń psychicznych, i tester drugi D36176, mężczyzna, 52 lata, brak dostrzegalnych zaburzeń psychicznych, zostają umieszczeni w komorze testowej. Tester pierwszy otrzymuje polecenie założenia SCP-178. Tester pierwszy odmawia współpracy. Tester pierwszy ponownie otrzymuje polecenie założenia SCP-178. Tester pierwszy odmawia współpracy. Tester drugi naciska na testera pierwszego, aby ten współpracował w obawie przed zastosowaniem środków represji. Tester pierwszy zakłada SCP-178, po czym wyraża zdziwienie i zniesmaczenie. Personel badawczy zadaje pytanie o ilość bytów. Tester pierwszy stwierdza: one są k***a wszędzie, doktorze! Tutaj z nami jest ich 9! Tester pierwszy odwraca się w stronę kuloodpornej szyby oddzielającej komorę testową do pokoju kontrolnego, po czym mówi: a z wami tam są 3! Zobacz! Jeden na klasie przez twoje ramię! Więcej informacji w raporcie z incydentu 178-14-alfa. Notatka. Po utracie całego personelu badawczego w wyniku incydentu 178-14-alfa czynności przechowawcze zostały poprawione. O5-7. Eksperyment 178-E7. Procedura. Tester klasy D zostaje umieszczony w komorze testowej, w której znajdować się będzie SCP-178. Komora będzie podzielona na dwie części w proporcji 5:1, z mniejszą częścią zawierającą wejście do komory, oddzieloną kuloodporną szybą z niewielkim otworem w środku, pokrytym stalową siatką, pozwalającą na swobodny przepływ dźwięku między częściami. Sala testowa będzie obserwowana zdalnie przez urządzenie nagrywające audio-wideo, kamery rejestrujące podczerwień, detektory pola elektromagnetycznego i detektory ruchu. Tester będzie posiadać wiedzę na temat właściwości SCP-178 i otrzyma polecenie założenia obiektu i skontaktowania się z bytami po drugiej stronie kuloodpornej szyby. Wyniki. Tester D13627, mężczyzna, 52 lata, skazany za gwałt i podwójne morderstwo, brak dostrzegalnych zaburzeń psychicznych, został umieszczony w komorze testowej i otrzymał polecenie założenia SCP-178. Tester wyraża niezadowolenie, ale wykonuje polecenie. Tester zostaje poinstruowany do opisania tego, co widzi. Tester zgłasza 4 byty w drugiej części sali. Tester opisuje je jako wyglądające ulegle. 2 kłujące ściany, 2 wpatrujące się w niego przez szybę. Personel badawczy upewnia się, że tester nie widzi żadnych bytów po swojej stronie. Tester rozgląda się, potwierdza, że jest sam. Tester otrzymuje polecenie nawiązania kontaktu werbalnego z bytami. Tester mówi: miejmy to już za sobą. Po czym prawdopodobnie w stronę najbliższych bytów wypowiada: hej, słyszycie mnie? Następnie odskakuje gwałtownie. Personel badawczy pyta testera, dlaczego odskoczył. Tester odpowiada, że byty zaczęły uderzać w szybę swoimi górnymi wypustkami. Personel naukowy dopytuje się, czy udaje im się w jakiś sposób uszkodzić swoją część komory. Tester odpowiada, że nie. Nagranie audio nie wykazuje żadnych dźwięków poza tymi generowanymi przez testera. Personel badawczy pyta, czy tester słyszy uderzenia. Tester wydaje się zakłopotany i odpowiada, że nie.
Przez 10 minut i 14 sekund nie następują żadne zmiany. Personel ogłasza zakończenie eksperymentu. Tester wyraża ulgę i odkłada SCP-178 na podłodze. Drzwi do komory testowej zostają otwarte, a dwóch pracowników personelu bezpieczeństwa wydaje testerowi polecenie udania się z nimi, zapewne do sekcji personelu klasy D. Tester obraca się w stronę drzwi i zaczyna narzekać, gdy na jego twarzy, tułowiu i ramionach pojawiają się rany szarpane. Tester zaczyna krzyczeć, a pracownicy bezpieczeństwa skakują przeklinając. Agent ogłasza naruszenie przechowalni. Agent zaczyna strzelać do środka komory, trafiając i zabijając testera po 2,1 sekundy od pojawienia się pierwszych ran. Zespoły zabezpieczające zostają zmobilizowane i wysłane do obszaru testowego, a cały sektor zostaje awaryjnie zamknięty. Poszukiwania zostają zakończone po godzinie i 4 minutach, gdy nie trafiono na inny przypadek incydentu. Awaryjne zamknięcie sektora zostaje zniesione. SCP-178 zostaje znaleziony tam, gdzie położył go D-13627. Notatka. Pierwszy eksperyment na SCP-178, który zakończy się blokadą sektora. Ci na górze nie będą zadowoleni, a my się przez jakiś czas musimy skupić się na mniej ryzykownych eksperymentach. Wygląda na to, że ktoś, kto nosił SCP-178 i próbował nawiązać kontakt z tymi bytami, może zginąć nawet kiedy zdejmie obiekt. Ciekawe jest to, że agent nie doświadczył tego efektu, mimo że strzelił w byt. Zakładam, że powodem tego była znikoma wiedza o bycie, którą widzą ludzie noszący SCP-178. Eksperyment 178-E8. Procedura. Tester klasy D zostaje umieszczony w zabezpieczonej komorze testowej, w której znajdować się będzie SCP-178 i kamera wideo połączona do monitora. Sala testowa będzie obserwowana zdalnie przez urządzenie nagrywające audio-wideo, kamery rejestrujące podczerwień, detektory pola elektromagnetycznego i detektory ruchu. Tester otrzyma polecenie trzymania SCP-178 przed soczewką kamery i zgłaszania tego, co zaobserwuje na monitorze. Kamera będzie połączona zarówno do monitora, jak i zewnętrznego urządzenia nagrywającego. W zależności od wyniku eksperymentu, personel badawczy wniesie o pozwolenie badań nad nagrywaniem. Wyniki. Tester D-61286, kobieta, 28 lat, skazana za 15 przypadków zadania ciężkich obrażeń i 2 morderstwa, brak dostrzegalnych zaburzeń psychicznych, zostaje umieszczona w komorze testowej i poinstruowana do wzięcia SCP-178 i trzymania obiektu przed kamerą. Tester spełnia polecenie i trzyma SCP-178 około 20 cm przed urządzeniem. Tester otrzymuje wyraźne polecenie trzymania obiektu w taki sposób, aby kamera mogła widzieć. Tester pyta, której soczewki okularu użyć. Personel badawczy nakazuje przyłożenie czerwonej. Tester wykonuje polecenie. Personel badawczy pyta, czy na monitorze wyświetla się coś dziwnego. Tester zgłasza, że nie. Tester otrzymuje polecenie przesunięcia obiektu tak, aby teraz niebieska soczewka była przed kamerą. Tester wykonuje polecenie i oznajmia, że na monitorze ciągle nie widać niczego niezwykłego. Tester zostaje poinstruowany do odłożenia kamery i założenia SCP-178. Tester wykazuje znaczne zaniepokojenie, cofa się pytając i patrząc na monitor. Personel pyta o powód takiego zachowania. Tester oznajmia, że 3 byty kłócają przed monitorem i obserwują obraz. Tester otrzymuje polecenia zdjęcia SCP-178. Testy zakończono. Notatka. Wydaje się, że obiekt albo funkcjonuje podobnie do zwykłych okularów stereoskopowych i wymaga 2 oczu, albo że efekt jest jedynie optyczny. Jest sposób na sprawdzenie tego. Eksperyment 178-E9. Procedura. Tester klasy D zostaje umieszczony w zabezpieczonej komorze testowej, w której znajdować się będzie SCP-178 i specjalna uprząż zawierająca 2 kamery symulujące parę ludzkich oczu połączone do monitora, który stala obraz w czasie rzeczywistym w sposób podobny jak funkcjonuje stereoskopowy zmysł wzroku. Sala testowa będzie obserwowana zdalnie przez urządzenia nagrywające audio-wideo, kamery rejestrujące podczerwień, detektory pola elektromagnetycznego i detektory ruchu. Tester otrzyma polecenie trzymania SCP-178 przed soczewkami kamery i zgłaszania tego, co zaobserwuje na monitorze. Kamera ustawiona będzie w tryb nagrywania. W zależności od wyniku eksperymentu, personel badawczy wniesie o pozwolenie badań nad nagrywaniem.
Propozycja eksperymentu czeka na zatwierdzenie przez personel poziomu 4 lub wyższego.